Cześć, witam Was na portalu wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję wyjątkowej myszki bezprzewodowej. Jest to myszka Aivia Uranium firmy Gigabyte. Kosztować będzie około 350 zł, niedługo będzie w sprzedaży. Myszka wyjątkowa pod tym względem, iż dołączono do niej taką specjalną stację Macro Gold Station, dzięki której możemy w bardzo prosty sposób konfigurować myszkę bez wchodzenia do oprogramowania, a także możemy przede wszystkim ładować baterie, które znajdują się w tej myszce. Zapraszam na recenzję. Na początek, moi drodzy, przyjrzyjmy się samej myszce. Myszka wyposażona jest w sensor laserowy Twin Eye o rozdzielczości maksymalnej 5600 dpi, jeśli chodzi o rozdzielczość taką hardware'ową, natomiast emulowana może być do 6500 dpi. Prędkość śledzenia w tym przypadku to 150 IPS-ów, a maksymalne przyspieszenie aż 50 G, co na myszkę bezprzewodową jest wynikiem rewelacyjnym. Kolejna rzecz, częstotliwość próbkowania 1000 Hz, czyli myszka reaguje w 1 milisekundę. Dzięki temu można obalić spokojnie mit, że myszki bezprzewodowe w jakiś sposób są wolniejsze, gorsze od myszek kablowych. Zmierzymy to sobie jeszcze programem i sami zobaczycie. Jeśli chodzi o wymiary, to myszka jest naprawdę duża i ciężka. Waży z bateriami około 180 gram, no ale niektórzy gracze oczywiście lubią ciężkie myszki. Ja sam lubię myszki dociążane, tak więc jak dla mnie waga tej myszki była ok. Jeśli chodzi o wymiary, ma aż 127 mm długości i przymierzając chociażby do popularnej myszki Bloody V5, ma to się tak, że Aivia jest od niej troszeczkę większa. Uranium, jak widzicie, posiada aż 10 przycisków, z czego większość jest konfigurowalnych. Te dwa przyciski służą do obsługi Macro Go Station, do zmiany profili i tak dalej. Tu mam jeszcze lampkę kontrolną informującą nas o różnych rzeczach. Taki suwaczek przód tył służy do zmiany rozdzielczości DPI. A posłuchajcie sobie przy okazji, jak to wszystko pracuje. Te przyciski są ciche, suwaczek pracuje bardzo lekko. No, z tej strony nie mamy już nic. Jeśli chodzi o samą rolkę, zobaczcie, jest duża. Wystaje sporo. I przede wszystkim działa jako rolka, jako przycisk i działa także na boki, co jest rzadko spotkane w myszkach gamingowych. Tak więc jest to oczywiście plusem. Sama rolka jest gumowa, chodzi z oporem, ale naprawdę bardzo leciutkim oporem, dzięki czemu używa się jej bardzo dobrze. Z lewej strony myszki mamy aż 4 przyciski, standardowo pod kciukiem 2 konfigurowalne oraz jeszcze 2 wtopione w lewy klawisz. Same klawisze podstawowe, jak widzicie, są bardzo duże. Nie są za głośne. I działają dobrze i lekko na całej powierzchni. Jeśli chodzi o wykończenie myszki, jak widzicie, jest cała matowa. Nie ma żadnych błyszczących elementów, co dla wielu osób jest zaletą. Te wszystkie przyciski dodatkowe mają taką metaliczną powłokę. Dzięki temu myszka wygląda dość surowo, dość prosto. Nie ma generalnie żadnych takich ozdobników. Jeśli chodzi o kształt, to jak widzicie, jest oczywiście wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Mamy takie małe miejsce na kciuk oraz tutaj też wyprofilowanie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o widok z przodu. Myszka opada na bok, dzięki czemu dłoń leży naprawdę wygodnie. No i myszka polecana przede wszystkim dla graczy o dużych dłoniach ze względu na swoją długość oraz wysokość. Jeśli chodzi o dostęp do przycisków, to z każdej strony jest dobry. Przyciski górne również ok. Zmiana DPI bezproblemowo. Troszeczkę gorzej jest z tymi przyciskami, ale ich nie używamy na co dzień w grach. Natomiast jak już jesteśmy przy myszce, zobaczmy jeszcze ją od spodu. Mamy ściskacze, które sprawują się naprawdę dobrze, jak na taką ciężką myszkę. Mamy przycisk do łączenia z bazą oraz suwaczek on-off do włączania, wyłączania sensora. Tutaj mamy sam sensor. No i zobaczcie, jeśli chodzi o baterie, w komplecie mamy akumulatorki o pojemności 2100 mAh.
i według specyfikacji naładowane w pełni wystarczają nam na 50 godzin ciągłej gry lub na około 2 tygodnie użytkowania. Nie jest to co prawda zbyt rewelacyjny wynik, ponieważ myszki bezprzewodowe potrafią działać kilka miesięcy, a nawet lat na akumulatorkach, na dobrych bateriach. Jednak weźmy pod uwagę, iż ta myszka ma potężny sensor, potężne oprogramowanie, no i jest to myszka dla graczy. Ale, moi drodzy, nie jest to żaden problem, ponieważ zobaczcie, tutaj z przodu mamy wejście na micro USB, a w Macro Station mamy kabelek, który nam się blokuje. Zobaczcie, wysuwa się no, na dobre 50 cm i kiedy podłączymy kabelek, na naszym Macro Station pojawia się ikonka ładowania sieciowego. Naładowanie oczywiście trwa kilka godzin, ale możemy w każdej chwili sobie tą myszkę podłączyć i nawet ten kabel nie przeszkadza w grze, ponieważ jest bardzo cienki, bardzo elastyczny. Możemy grać i jednocześnie ładować myszkę. Zobaczcie, zupełnie w niczym to nie przeszkadza. Oczywiście za pomocą Macro Go Station jesteśmy informowani, jak mocno naładowane lub rozładowane są nasze baterie. W tej chwili mamy pełną moc, ale na przykład jeśli będzie to 20%, stacja poinformuje nas, że trzeba podładować. Chowanie kabelka jest również dziecinnie proste, wystarczy pociągnąć i kabelek wsuwa się do środka. Jeśli chodzi o samą myszkę, myślę, że powiedziałem Wam wszystko. Teraz opiszemy sobie jeszcze dokładnie Macro Go Station oraz oprogramowanie, a na koniec zrobimy sobie testy i podsumowanie. Zobaczcie, sama stacja Macro ma solidny kabel w oplocie i na końcu mamy dwa wtyki USB. Właśnie po to, żeby jeden wtyk zasilał nam ten ekranik i komunikację z myszką, drugi osobny służy do ładowania. Dlatego możemy korzystać z tej myszki bezpiecznie i ładować ją równocześnie również bezpiecznie. Jeśli chodzi o wykonanie samej stacji, no to jest naprawdę fajne. Mamy tutaj takie logo Ghost. Oczywiście oprogramowanie Aivia Ghost Engine zarządza tą całą myszką, które sobie ściągamy osobno. Tutaj zobaczcie, mamy taką nakładkę jeszcze. Jeśli to sobie zdejmiemy, mamy dwa przyciski. Wyświetlacz, zobaczcie, mamy duży i czytelny. Możemy go sobie dogiąć. No i wszystko mamy również z matowego plastiku, a na spodzie mamy takie dwa antypoślizgi, które sprawiają, że ta stacja dobrze stoi w miejscu, nie przesuwa się. Jest to również bardzo ważne. Informacje na wyświetlaczu, zobaczcie, mamy profil, mamy DPI osi X oraz osi Y, możemy te osie konfigurować osobno oraz mamy częstotliwość próbkowania, w tym momencie wynosi ona 1000 Hz. Bierzemy myszkę i tymi przyciskami przełączamy sobie profile. Jak widzicie, wtedy kolor podświetlenia nam tutaj się zmienia. Informuje nas to oczywiście o wybranym profilu. Natomiast suwaczkiem, zobaczcie, zwiększamy DPI 1600, 3200, 5600. Oczywiście wszystko konfigurujemy sobie sami w programie DPI, częstotliwość próbkowania i różne inne fajne rzeczy. Zobaczcie to za chwilkę. Mamy jeszcze takie menu z profilami, gdzie możemy poruszać się kółkiem i także je wybierać. Jak widzicie, w praktyce wygląda to naprawdę fajnie. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda oprogramowanie. Wszystko oczywiście odbywa się za pomocą engine'u Aivia Ghost. Wybieramy sobie Uranium, wchodzimy w profile i tutaj możemy, moi drodzy, konfigurować wszystkie przyciski myszki, nadawać im konkretne funkcje. Zobaczcie, lista funkcji jest naprawdę długa. Są to funkcje biurowe, kopiuj, wklej, funkcje przeglądarki, funkcje zarządzania dźwiękiem, multimediami, ulubione. Naprawdę jest w czym wybierać. Mamy także klawiaturę numeryczną, którą możemy przypisać. Także możemy tworzyć makra.
A70 pozycji, jeśli chodzi o makra. Możemy programować wszystkie przyciski poza tym suwaczkiem do DPI i tymi dwoma odpowiedzialnymi za zarządzanie makro Ghost Station. Natomiast w settings mamy o wiele więcej. Przede wszystkim możemy włączyć lub wyłączyć jakieś profile. Możemy zostawić sobie na przykład dwa profile, jeśli stwierdzimy, że wystarczają nam. Możemy także włączyć efekt oddychania podświetlenia. Ustawienia rolki, przewijanie, ile linii naraz chcemy przewinąć, aż do 99. Naprawdę konfiguracja jest tutaj bardzo rozległa, a przy okazji bardzo prosta. Także ilość przeskakiwanych linijek przy wychylaniu. Kolejna rzecz, częstotliwość próbkowania maksymalna 1000 Hz. I możemy zacząć od 125, idąc w górę. Wygaszacz ekranu, moi drodzy, bardzo ciekawa funkcja. Ponieważ mamy taki standardowy wygaszacz z Ghostem, ale możemy wgrać sobie dowolny obrazek, na przykład logo naszego portalu. I proszę bardzo, wtedy na wyświetlaczu będziemy widzieć nasz własny obrazek. Zarządzanie wbudowaną pamięcią. Możemy ją wyczyścić, zrobić kopię zapasową bądź przywrócić. Cooling timer. Ustawiamy tutaj sobie, pod którym przyciskiem ma to reagować, ustalamy sobie czas i po prostu Macro Ghost Station po danym upływie czasu informuje nas o tym. I parowanie, czyli jeśli mamy problem z połączeniem bazy z myszką, wtedy należy użyć tej opcji. Ja takiego problemu nie miałem, od razu wszystko śmigało tak jak trzeba. No i zobaczmy sobie jeszcze faktyczną częstotliwość próbkowania. W tej chwili mamy ustawione 1000 Hz. Rozdzielczość 800x800. No jak widzicie, bez problemu program osiąga 1000 Hz, nawet przekracza. Średnia jest również w okolicach 1000. Teraz przełączamy sobie na 1600. Również świetne wyniki, 3200. Także super. Oraz 5600, czyli maksymalne hardware'owe DPI. I zobaczmy na wyniki 1000, 1095, 1183, czyli wszystko oscyluje bardzo mocno w granicach 1000 Hz, czyli można powiedzieć inaczej, że ta myszka jest bardzo precyzyjna, komunikuje się z komputerem bardzo szybko, bez opóźnień. Opóźnienie wynosi jedynie 1 milisekundę, czyli takie absolutne minimum, jakie da się wyciągnąć z portu USB 2.0. I moi drodzy, wnioski końcowe. Według mnie Aivia Uranium to świetna myszka. Ode mnie dostaje maksymalną ocenę oraz rekomendację portalu za to, że pomimo dość wysokiej ceny, około 350 zł, ma naprawdę mnóstwo zalet. Wymieniać te zalety można godzinami. Myszka jest przede wszystkim precyzyjna, jest dobrze wyważona, dociążona, ma w komplecie akumulatorki, dzięki czemu bez problemu sobie ją naładujemy, bez dodatkowych kosztów. Ma możliwość ładowania baterii podczas grania, ma aż 10 przycisków, rolkę wyginającą się także na boki, przy okazji świetną rolkę, dobre ślizgacze, znakomity sensor, brak opóźnień znanych z niektórych myszek bezprzewodowych, brak akceleracji wstecznej, no i rzecz, która wyróżnia ją spośród innych myszek, czyli Macro Ghost Station. Stacja, dzięki której skonfigurujemy w prosty sposób myszkę, dzięki której także szybko ją naładujemy. Więc naprawdę Gigabajtowi należą się słowa uznania za wyprodukowanie tak świetnej myszki dla graczy. Polecam ją wszystkim, czy do FPS-ów, czy do gier wolniejszych, myszka nada się świetnie. Jeśli nie lubicie myszek przewodowych, a szukacie świetnej myszki bezprzewodowej, dodatkowo świetnie wyglądającej, ze znakomitym oprogramowaniem oraz z takim fajnym gadżetem, naprawdę gorąco polecam. Więcej informacji znajdziecie na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was do pełnej recenzji, a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie i pozdrawiam Was. Cześć!